Cześć, jest Brodaty, a przed wami kolejna produkcja umieszczona w YouTube'owej bibliotece indyczej gierek najróżniejszych. Tym razem coś dla fanów zarządzania ludźmi, odrobina survivalu, ale również historii i fabuły. Dla fanów wikingów, bardzo północnych klimatów, odrobiny mitologii oraz lekkiej szczypty fantastyki, takiej mini naprawdę szczypty minimalnej. Niewiele będzie tutaj akcji, a więcej podejmowania słusznych decyzji i pierdyliardy momentów, gdzie one przeplatają się z efektami i perkami, jakie otrzymują nasze postacie. Jest tutaj dużo losowości i dużo turowości, więc no, dynamiki akcji nie ma tutaj za bardzo sporo. O gierce nazwanej Dead in Vinland słyszałem już tydzień wcześniej w stosunku do materiału, a z racji coraz większej ilości pozytywnych ocen dla tej gierki na Steamie, no priorytet dla tej produkcji rósł i aż 19 kwietnia w tydzień po premierze postanowiłem do niej przysiąść. Materiał pojawił się niestety dwa dni później. Dowiecie się dlaczego. W ciągu tygodnia Dead in Vinland zdobył dla siebie 129 ocen, ogólny ranking 85% pozytywów, więc bardzo dobrze. Tradycyjnie zobaczymy, co w tej gierce wypadło dobrze, co średnio, a co słabo, opisując jej featurey, o co w niej chodzi, jak wygląda rozgrywka, jak po prostu gra działa. Zaznaczyć warto jednak małą sprawę. To nie jest wczesny dostęp. 12 kwietnia 2018 roku otrzymaliśmy gierkę w pełnej, 100% formie, a odpowiada za nią ciekawie nazwane studio CCCP. Dobrze kojarzycie. Poza Dead in Vinland stworzyli jeszcze ciepło przyjęty Dead in Bermuda, więc jeżeli ktoś w te drugie kiedyś grał, lubiał coś tam, może mieć nadzieję na to, że Vinland będzie równie dobry. Sprawdzimy. Tradycyjnie, jak macie inne gierki do propozycji, żeby ograć na kanał, walcie w komentarzach, bo właśnie wśród nich znalazłem ten tytuł. Jestem z tego powodu dość zadowolony. Dead in Vinland w momencie wydania na Steamie kosztował oficjalnie 72 zł. Na G2 oferty dużo niższe. Dla tej produkcji ludzie sprzedają ją od 37 zł z groszami, więc no dużo taniej. Zobaczymy, czy jest warta takiej ceny, plus można ją też znaleźć na GOG-u. Tworząc grę, nową rozgrywkę, mamy kilka trybów do wyboru, jakby stopni trudności oraz dodatków. Na przykład tak zwany Iron Man z innych gierek, czyli nie mamy możliwości wyboru save'a, zawsze jest jeden. I wszystkie nasze decyzje, które podejmiemy, wszystkie jakieś sytuacje mają wtedy to ogromne znaczenie, że no nie możemy sobie wczytać sprzed porażki albo utraty jakiegoś bohatera, kiedy na przykład nasi ludzie zostali porobieni, mamy jednego save'a. Jeżeli tego trybu nie chcemy, możemy tradycyjnie grać i wtedy do dyspozycji mamy kilka save'ów, które robią się w odstępie czasu. Fabularnie nasza, no można powiedzieć, nordycka rodzina zostaje prawie zamordowana, ale na szczęście ojciec daje radę odbić łodzią i ruszyć w nieznane, ratując rodzinę, kiedy za nami płonie to, co zostawiliśmy, nasz dom i tak dalej. Za to nasi prześladowcy nazywają nas jako ojca rodziny Benkardem. I to jest jeden z elementów fabuły. Uciekamy w czwórkę. My, nasza żona i córki. Rozbijając się na nieznanej wyspie, łódź nie nadaje się już do dalszej żeglugi, więc no nie jesteśmy w stanie z niej odpłynąć. Trzeba przygotować się do życia właśnie tutaj. Odkryjemy, że każda z ocalałych postaci ma od groma umiejętności i statystyk. Z początku to jest dość skomplikowane i naprawdę zrobiło to na mnie duże wrażenie, ale później się okazuje, że to wszystko bardzo ładnie trybi, bez problemu da się to zrozumieć. Elric, ojciec rodziny, świetnie radzi sobie na przykład z tworzeniem przedmiotów, z budowaniem, z craftingiem tak zwanym. Moira ma za to lepsze umiejętności uzdrowiciela i opatrywania ran, za to młoda, ciemnowłosa Kairi świetnie nada się jako ktoś do eksploracji okolicy. Prócz tego postacie mają swoje punkty akcji, zdrowia, inicjatywę używaną w starciach, o których też wam opowiem, bo też będziemy tutaj walczyć naszymi postaciami, ale przede wszystkim decydujemy o tym, co one mają w naszym obozie robić, co mają kraftować, co mają zbierać, na przykład ktoś ma zbierać wodę, którą następnie musimy podgrzać na ognisku i właśnie to ognisko jest tutaj jedną z najbardziej istotnych rzeczy, bo ogień w naszym obozie stanowi bardzo dużą, istotną rolę. Jeżeli on zgaśnie, to rozpalić go ponownie jest bardzo trudno. Używamy go praktycznie do wszystkiego, do przerabiania na przykład wody na zdatną do picia, do robienia soli, żeby móc powiesić jakieś jedzenie na sznurkach, żeby ono się wysuszyło i tak dalej, i tak dalej. To, o co musimy dbać najmocniej, jeżeli chodzi o postacie, to ich statystyki survivalowe. Stan emocjonalny, na jedzenie,
zranienie, rany, otrucie, zmęczenie. To jest wspaniałym elementem tej gry. To jest największa zaleta tej produkcji. Decydując się na wystawienie naszych ludzi do różnych prac, będą oni otrzymywać punkty do tych właśnie survivalowych statów. Oczywiście dodatnie lub ujemne, jeżeli ktoś odpoczywa, no to będzie miał na minusie, tak? Jeżeli ktoś na przykład zostanie ranny, no to dostanie plusa ileś tam punktów w zranieniu. Jeżeli któraś z tych statystyk dojdzie do 100%, na przykład otrucie, no to wiadomo, że ta postać wtedy po prostu zginie. Dzień dzieli się na dwie fazy. Następnie jest faza nocy, kiedy wszyscy gromadzą się przy ognisku. Mamy jakby dwie tury tego, co nasze postacie będą robić. O poranku, po południu, no i potem wszyscy gromadzą się w chacie i po prostu wtedy już nic nie robią jakby pod względem pracy, tak? Tylko sobie rozmawiają, rozdajemy wtedy jedzenie, wodę i tak dalej każdemu. Jeżeli ktoś na polowaniu się na przykład skaleczy, to będzie powoli otrzymywać punkty do ran. Każdego dnia musimy tą postać opatrzyć, ona sobie musi odpocząć jakby w chacie uzdrowiciela, albo nawet otrzyma duże perki mające wpływ na wiele innych czynników, na przykład złamaną nogę, zatrucie pokarmowe, czy ktoś będzie pijany, jeżeli postanowimy dać mu trochę miodu pitnego, by poprawić inne staty, więc też mamy tutaj wykorzystanie przedmiotów, które mogą na przykład zmniejszyć nam otrucie, czy na przykład zlikwidować jakiegoś perka od razu. Musimy rozbudowywać swoją osadę, odkrywać wyspę. Tutaj jednak czasami może pojawić się starcie, czyli trafiamy na jakichś bandytów, innych barbarzyńców, czy złych mieszkańców wyspy i tak dalej, z którymi musimy stoczyć walkę. Ona odbywa się na zasadzie po prostu turowej. Punktów akcji i inicjatywy. Musimy jednak pamiętać, że rany przekładają się na punkty oraz ewentualnie dłuższe perki, tak jak mówiłem, złamane nogi i tak dalej. Ale jednak walka potrafi być zyskowna, bo z czasem musimy znaleźć źródła dochodów, można powiedzieć, poza tym, co mamy w naszym obozie, czyli poza wysyłaniem kogoś na przykład do rąbania drewna z obozu, drewno możemy też zdobyć po prostu walcząc z innymi. Nie jesteśmy też na wyspie sami, bo pojawia się gość, który oczekuje, że będziemy jego, jak ja to nazywam z niektórych gierek, farmą, czyli będziemy musieli płacić mu daniny, trybuty, tego typu sprawy, on będzie nas regularnie najeżdżać, zabierać sobie rzeczy i tutaj właśnie jest jeszcze jedna bardzo duża zaleta tej produkcji. Nasze decyzje mają w przypadku tych najeźdźców spory wpływ na dalsze losy. Najważniejsza jest tutaj rodzina, nasza czwórka. Śmierć kogoś z rodziny to po prostu koniec gry, ale możemy w trakcie przygody nająć też inne postacie, jest ich całkiem sporo i przede wszystkim jeszcze trzecia wielka zaleta tej produkcji to fabuła stojąca za tymi postaciami i relacje. Bardzo fajnie wypada tutaj noc w tej grze. Wtedy wszyscy członkowie naszego obozu gromadzą się w chacie, rozdajemy im wodę, jedzenie, ale też pojawia się sporo dialogów i wyborów. Niektórzy ze sobą na przykład nie są po drodze, nie przepadają za sobą i dla przykładu będą mieli dużo gorsze wyniki w pracy za dnia, jeżeli będą pracować obok siebie, chyba że może gdzieś tam z czasem 15, 20, 30 dniu dobrze się dogadają i poprawią wzajemne relacje, wtedy będą się wspierać, jeżeli będą pracować obok siebie. Z czasem nasza wioska to na przykład 8 osób, zagroda dla owieczek, ogródek z roślinkami, bo w Dead in Vinland mamy tutaj mechanikę dbania o, jakby to powiedzieć, ekologię. Można powiedzieć coś w tym stylu. Jeżeli za dużo łowimy ryb, za dużo rąbiemy drewna nieopodal obozu lub za dużo polujemy, to nie tylko będziemy zyskiwać dużo mniej, co możemy doprowadzić do tego, że przez wiele, wiele dni nie będzie po prostu ryb. No i będziemy musieli sobie radzić z jedzeniem w inny sposób, więc z czasem musimy zadbać o to, żeby robić sobie jedzenie samemu w naszym obozie. Albo też atakować po prostu innych, eksplorując świat, robiąc na przykład stolik do eksploracji, który będzie miał dwa sloty na postaci i dwie postacie będą eksplorować i w przypadku jakiegoś starcia zawsze będziemy mogli coś tam z lutu zdobyć. Mechanika survivalowo-fabularno-turowa jest tutaj niezwykle przyjemnie rozbudowana, ale w przystępnie rozbudowany sposób. Czyli z jednej strony ta mechanika jest rozbudowana, a z drugiej strony jest ona zrobiona tak, że nie jesteśmy zagubieni w całym tym systemie. Ten system jest taki, by nie zniechęcić gracza na dzień dobry, bardzo to mocno doceniam. Musimy się rozwijać, dbać o ludzi, przeciwstawić samozwańczemu władcy wyspy, plus eksplorować, wykonywać lokacje losowe i starać się popchnąć też fabułę dalej. Oczywiście im bardziej zwlekamy, tym ten samozwańczy władca wyspy na początku będzie chciał od nas jeszcze więcej trybutu, więc musimy też robić na przykład broń, pancerze, tego typu sprawy, używać przedmiotów, które boostują statystyki w walce i starać się przeżyć. Czy ten tytuł ma jakieś wady?
delikatnie, chciałbym podkręcenia balansu. Przykładowo mamy starcie, bronimy naszej małej córeczki przed bandytami w lesie, no ona robi za tą eksploratorkę otoczenia, nikt nie zostaje nawet draśnięty w tej walce, ale nic z tego nie mamy. Gra w wersji premierowej jedynie nas za wszystko karze, a nie nagradza. Tutaj można by dać na przykład zmniejszenie depresji, kiedy wygraliśmy walkę i nikt nie został ranny. Po prostu radość. Zwycięstwo w walce powinno powodować zadowolenie, prawda? A jednak powoduje depresję. Interfejs mnie czasami drażnił. Niektóre animacje są niepotrzebnie wydłużone i niepotrzebnie zrobione pod klimat. Chcę wybrać opcję w chacie uzdrowiciela i to zajmuje z 4 sekundy niepotrzebnych jakichś animacji. Mam na przykład 8 ludzi w obozie i rozdanie im wszystkim wody i potem patrzenie, jak oni piją tę wodę, nawet z przyspieszeniem tych animacji trwa no z dobre 8-10 sekund. Animacje w trakcie walki też bywają przydługie z czasem. Na początku nas to jara i nam się to podoba, te wszystkie animacje, ale z czasem zajmują one za dużo czasu. Powinna być jakaś opcja w menu gry, by niektóre rzeczy były po prostu natychmiastowe. Wybieramy opcję na mapie i za każdym razem mapa powraca nam do obozu, a nie do mapy. No takie malutkie, malutkie błędy, które można poprawić, ale to karanie nas za dobre uczynki jest w tej grze po prostu złe i zamierzone. Po prostu złe z góry. Kiedy na przykład jeden z naszych ma rozwaloną nogę, drugi go poskładał, obandażował, usunął mu negatywne perki i tak dalej, i tak dalej. I co? I za to, że się przy nim napracował, że ta osoba przeżyje, dostaje depresji. To jest trochę absurdalne. Dość mocno irytuje ta szansowość w grze, czyli tak zwane RNG, która czasami jest zrobiona wręcz durnie, czyli by zaliczyć jakieś wydarzenie w eksploracji, musimy na przykład mieć 5 sukcesów pod rząd, tak? 5 RNG momentów zależnych od naszych statystyk pod rząd, żeby zaliczyć. Nie mamy żadnych kar za te próby, więc przeklikujemy to 50 razy, aż w końcu się udaje. No nie jest to dobre rozwiązanie. Ale finalnie powiem, że zagrałem w jednego z najlepszych indyków ostatnich wielu tygodni, może nawet wielu miesięcy, dlatego na moim brodatym indycznym kanale ta gierka łapie miniaturkę w pełni zieloną, jak trawa na wiosnę. Mimo to, że z czasem jest dość schematyczna, robimy podobne rzeczy i tak dalej, podobne kliknięcia, w 20-30 dniu robimy praktycznie to samo, co robiliśmy wcześniej, to jednak na bazie fabuły, dialogów, poznawania nowych postaci, jakie można w tej grze dołączyć do swojej drużyny, mechanika tej walki, po prostu to wszystko jest bardzo, bardzo wciągające. Niektórzy nowi subskrybenci czasami pytają właśnie, co te kolorki z lewej strony miniaturki oznaczają. Jest to właśnie forma oceny. Ta gra ma odcień bardzo mocnej zieleni. Jest to ocena przynajmniej dobra. Skoro odcień jest bardzo mocny, to jest to gra bardzo dobra. Odcienie w stronę niebieskiego to przeciętność, dalej w żółty, pomarańczowy, czerwony to coraz bardziej w tragedię. Dead in Vinland zdobył mnie. Po prostu mnie zdobył. Mieszanką fabuły z ogromną ilością rzeczy, jakie mają wpływ na naszych ludzi. Ogromna ilość statystyk, perków, jakichś sytuacji, które mogą zmienić te statystyki i w ocenach na Steamie można poczytać o bardzo mocnym RNG, ale w mojej ocenie wpływ losowości nie jest aż tak dobitny. Czasami jest irytujący, ale jednak zamiast tego mamy te 2, 5, 10% szans na różne rzeczy przy na przykład jedzeniu nieugotowanego mięsa i te takie sytuacje 5-10% są bardzo przyjemne, ale z drugiej strony można coś rozwalić wokół siebie, jakiś przedmiot, kubek, nie wiem, o ścianę, kiedy mamy 95% szansy i akurat pada na te 5%. 3 razy z rzędu. Również jednak potrafi ta gra dosłownie wkurwić, kiedy gramy na Iron Manie, a o zmierzchu. Nasza dość mocno zmęczona postać albo bardzo mocno poraniona, myślimy sobie, już następnego dnia odpoczniemy, tak już idzie noc, odpoczniemy, poleczymy się i tak dalej. Nasza postać fabularnie postanawia się dobić i dobić się o 20-25%. To jest tak zrobione fabularnie. Gramy na Iron Manie i to sprawia, że gra dostała no nieco dislajków na Steamie właśnie przez to, że bywają takie fabularne momenty, których nie da się przeskoczyć, bo postać musi zostać ranna albo musi zostać bardzo mocno zmęczona i czasami to potrafi zabić nam grę. No ale ten tytuł ma być taki dość trudny i dzięki temu jest mniej przewidywalny. Dokładnie ta gra taka jest. W mojej ocenie bardzo przyjemna.
czasami trochę losowa, ale przyjemna. Kiedy każemy napić się komuś z ekipy, to nie mamy 100% szans na to, że po prostu alkohol wyleczy mu wszystkie problemy. Mamy szansę na to, że ta osoba tym alkoholem na przykład trochę poprawi sobie nastrój i tak dalej, albo po prostu nic się nie stanie, albo wręcz coś negatywnego, więc ta losowość bywa przyjemna. To pokochałem w Dead in Vinland, że dużo przedmiotów ma kilka różnych procentowych szans na coś. A na przykład bycie pijanym to nie tylko minus 1 do płynności chodzenia, a ma to wpływ na wiele innych statystyk. Finalnie powiem, że dla mnie jest to po prostu bardzo dobra gra. Zostawiam jej grubego lajkacza w systemie kuratora Steamowego. Również leci załączony materiał z oceną pozytywną. Jak odpaliłem, tak przegrałem prawie 20 godzin z miejsca. I to chyba wystarczy za ocenę. Prawda? Na koniec tradycyjna scenka końcowa, znajdziecie po prawej stronie inny materiał z tego brodatego kanału, jest to zawsze najnowszy film. Oglądając ten materiał pod koniec roku albo za rok, zawsze możecie przeskoczyć na najwcześniej wrzucony. Po lewej stronie opcja pozostawienia subskrypcji tego indyczego prezentującego kanału. Tyle.